Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy Państwo, kontynuując obchody 25-lecia Radia Głos, czas na creme de la creme w kategorii rozrywka. Ta Wasza piękna obecność i to, że jesteście kochani tak licznie zgromadzeni dzisiaj, to zasługa Pana Boga, który nas tutaj zgromadził. Za to już na początku serdecznie dziękujemy. To dzięki Jego miłosierdziu i licznym łaskom możemy świętować 25 lat od powstania katolickiej rozgłośni radiowej diecezji belgińskiej, którą jest Radio Głos. Pierwsza część obchodów jubileuszowych odbyła się przed 2 tygodniami. Wtedy byliśmy świadkami konferencji pod nazwą Rola mediów katolickich na przykładzie naszego radia. Centralnym punktem była dziękczynna msza święta, podczas której miało historyczne zdarzenie. Wykonanie specjalnie napisanych na tę okoliczność części stałych liturgii. Nazwaliśmy tę mszę Missa in de Vox Pelplini, co w tłumaczeniu oznacza msza w tonacji de dur, głos Pelplina, a utwór ten został wykonany przez dobrze większości znany, jedyny w Polsce nasz radiowy zespół ewangelizacyjny na cały głos. Dzisiaj druga część obchodów srebrnego jubileuszu. Koncert w wykonaniu zespołu Golec Orkiestra. Usłyszymy repertuar bożonarodzeniowy, wszak już Adwent, oraz utwory papieskie. Tym sposobem chcemy nawiązać do 20. rocznicy obecności świętego Jana Pawła II, który w 1999 roku modlił się w tej dostojnej bazylice katedralnej. Cieszymy się, że wraz z zespołem Golec Orkiestra partie chóralne wykona nasz radiowy zespół na cały głos pod dyrekcją Agaty Glejt. A nasz dzisiejszy wieczorny koncert rozpoczniemy utworem Tłumy Serc, który 20 lat temu został skomponowany przez Sławomira i Mirosława Choduniów z okazji wizyty Jana Pawła II w Pelplinie. Dodam, że ten utwór powstawał także w Radiu Głos i stał się swoistym hymnem wizyty Ojca Świętego w Pelplinie, a dziś zabrzmi w nowej aranżacji Agaty Glejt i Jacka Chodunia. Organizacja dzisiejszego wydarzenia jest możliwa dzięki wsparciu sponsora głównego, którym jest Grupa Lotos. Partnerem dzisiejszego koncertu jest także Totalizator Sportowy. Zapraszamy na Tłumy Serc.
będąc tutaj dzisiaj, możemy poczuć się zaszczyceni, ponieważ zespół Golec Orkiestra tym koncertem rozpoczyna swoje zimowe, świąteczne tournée. Zaczyna w Berlinie, ale skończy je w Chicago. Dodam, że na zakończenie będzie możliwość nabycia płyt zespołu przy wyjściu z katedry. Serdecznie zapraszamy na koncert Golec Orkiestra. Prosimy bardzo. Pani, to po łasku, możemy ucznie
zrobiła w tej pozy święta. Co by się te schowały chłopcy i dziewczęta, byckie i cielęta, co by się te zdarzyło, mnożyło w łoborze ku morze. Daj to, Panie Boże, byście mieli telowny wołków, kielo w płocie kołków, telowny łowiec, kielo w lesie mrowiec, telowny cielicek, kielo w polu jednicek, telowny bycosków, kielo w polu bucosków. Polwań sto przy stopie, kopa przy kopie, gospodarz, pań co wychodził między snopami, jako miesiąc między gwiazdami, co by te se wóz zawozył do gumna, jako psoł do ula, byście mieli pszenickie, jako rękawicki. Ziomnioki jako buroki, buroki jako przetoki, byście furmanili, kłonie piękne mieli, to co zarobili, byście nie przepili. Co by się ową te zdała krasna źrewięta w polu, co by wam nie niszczy my drobiezne zwierzęta gęś, co by wczesno była. W lutym ani jojka miała budyk ze 20, co by te zwyczy działa, byście mieli pełno kur pod grzędą, pełno kur na grzędzie, co by wam te z jojka nie spekano, w którą się odziewie się wam krowicki same dojemy, ze 4 razy łocinił. A koło te, co wam te z jojka zoba żółtkami nosiły, mam pytanie techniczne, czy jest tu w Pelpinie jakoś panna na wydanie. Boga cię powiszuje, jest tu w Pelpinie, proszę rączkę podnieść, zgłosić się. Fużyska jest jakaś na wydaniu? Wszystkie wydania. Nie, na wydaniu. Wszystkie na wydaniu. Bo nie widzę, jest taka święta, żeby jej porządnie powieszować. Naprawdę będzie się ta żółwna w roku. Gdzie? Jak masz na imię? Brawo dla Karolinki! O, Karolinka, szczególna. Z Pelpina czy z okolic? Skąd? Strzewa! Strzewa, Gromki brawa. Dla Karolinki Strzewa. Ty moja Karolinko, już ma z tego dosyć. Ile ci potrzeba Pana Boga prosić. Pana Boga prosić, no i święcą Pannę, co by cię dostał, kochany, co czwarty. Co by cię nie miał? Gorzołki nie piją, kwaśnicy nie jodą, z innym nie godą, tabaki nie kurzył, z innym nie murzył, tabaki nie gryzą, na inne nie zezą, co by cię chłop gruby trafi jak autobus. Silny jak parowóz. Byście przy nim grali, śpiewali, modli się, byście byli w każdym kątku po dzieciątku. Na piecu troje byście z Karolinką nie wydało, to które moje. Byście mieli pełne spiżarki, pełne zamrażarki, pełne soficki, pełne lodówki, pełne pudła. By wam Gazika, Karolinka strzewa u pieca nie sudła. Kochani, i byście tu byli zdrowi, weseli jako w niebo sam święci anieli. Cały Boży rok tak to rozdaje. Hop, 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 hej! To już pora na Wilnią, to już stać, a tu jest w Kosik chybią pośród noc, a tu jest w Kosik budą noce przyjść, bo przy stole wolne miejsce tylko dziś, a tu jest w Kosik budą noce przyjść, bo przy stole wolne miejsce.
A nie sposób szczególnie chciałem się przywitać księdza biskupa Arkadiusza, który jest z nami. Witamy bardzo serdecznie, jak i witamy założycieli Radia Głos, kochani, księdza dyrektora Ireneusza. Gromki aplauz, kochani, 25 lat. Cieszymy się, że możemy wspólnie kolędować. Jak to się mówi w górach, tak trzymać ze setki, nie spuszczać. A teraz trąbimy na pasterskich telefonach komórkowych, czyli trąbity, moi drodzy. Bracia, patrzcie jedno. Uwaga. Naszą perełeczkę. Perełeczkę Edytkę Golec. Edytka Golec. Dobry wieczór. Wieczór wszystkim, kochani. Bardzo się cieszymy, że możemy dzisiaj wspólnie z wami spędzić ten wyjątkowy wieczór. Teraz zaśpiewam cudną pastorałeczkę, która pochodzi właśnie z Trójwsi, z Koniakowa Zostępnej, z Jaworzynki. W oryginale ona jest śpiewana gwarą jaworzyńcańską, ale niestety ja nie jestem z tego rejonu i nie chcę jej kaleczyć, więc zaśpiewam ją po polsku, tak żeby wszyscy zrozumieli. Jesteście gotowi? Śliczna panienka,
Na pół. Ja śpiewam, Chrystus się rodzi, pelplin nas oswobodzi, anieli grają, króle witają, a później jak tego daję w górach, everybody syćka razem. Uwaga, dzisiaj Betlejem, oczywiście w towarzystwie wspaniałego chóru, na cały głos gromkie brawa dla wspaniałej ekipy, którą zarządza dyrygentka pani Agatka! No to proszę bardzo, dzisiaj Betlejem. Maria, Panna Maria.
zmienimy repertuar na papieski. To się składa, że z księdzem Ireneuszem, księdzem dyrektorem, poznaliśmy się w 2002 roku. Moi drodzy, byliśmy wtedy na krakowskich Balicach. Było to pożegnanie świętego Jana Pawła II, na którym Golec Orkiestra, że powiem, grała, śpiewała, ale również za tam okoliczność powstała piosenka Leć muzyczko, którą teraz chcieliśmy dla was zagrać. Utwór wyjątkowy, ponieważ tak się składa, że no, stał się hymnem wielu szkołach w Polsce, które właśnie noszą świętego, znaczy imię świętego Jana Pawła II. Specjalnie dla pętlińskiej publiczności. Leć muzyczko.
graliśmy to 4 lata temu, kiedy kończyły się Światowe Dni Młodzieży. Dla wolontariuszy, był z nami również papież Franciszek, w Tauro Arenie w Krakowie było takie pożegnanie, spotkanie. Dalej pozostaniemy w papieskich tematach. Moi drodzy, rok 90, który to był 92, Światowe Dni Młodzieży, pierwszy raz w Polsce były, 91 rok. Moi kochani, szliśmy wtedy z grupą ministrantów, z naszej rodzinnej Milówki, ja, brat i cała ekipa, właśnie na Jasną Górę. Spotkaliśmy wtedy naprawdę rzeszę fantastycznych ludzi. Wtedy, no, taką przewodnią pieśnią było Abbawcze. Również dzisiaj ten papieski utwór chcieliśmy wykonać w Pelplinie właśnie. Moi drodzy, czy ktoś wtedy był wtedy również tam na tym spotkaniu? Jest parę osób, kochani, no to widzimy się ponownie. Moi drodzy, uwaga, jedziemy. Jesteśmy gotowi.
pierwsze Światowe Dni Młodzieży, 91 rok, ale jeszcze zagramy hymn, ale ostatni Światowy Dni Młodzieży. Błogosławieni, miłosierni. Również wykonywaliśmy to na Światowej Dni Młodzieży w Krakowie, w Tauron Arenie przy obecności papieża Franciszka. Tak, także kochani, uwaga.
Panie, no i wchodzimy ponownie w tematykę bożonarodzeniową. No szopy, hej pasterze, również nasza pastorałeczka, którą zinstrumentalizowaliśmy akurat na potrzeby takiego bardzo ciekawego koncertu, który miał miejsce w Bukowinie Tatrzańskim. Malutkim kościółku w góralskim klimacie. Uwaga. Bukowińskie wydanie do szopy, hej pasterze. Uwaga. Bardzo mocno wierzyłam.
Raz, dwa, trzy i... Łokarynki, wujarecki, skrzypki, dudy basu. Przy rybońcie z Jezusą, włosy szczytnie casy. Przy rybońcie z Jezusą, włosy szczytnie casy. Łokarynki, wujarecki, skrzypki, dudy basu. Przy rybońcie z Jezusą, włosy szczytnie casy. Przy rybońcie z Jezusą, włosy szczytnie casy.
chcieli grać. Pani teraz jedna z piękniejszych góralskich pastorałek. Jedna, można powiedzieć, z bardziej ulubionych pastorałek, którą śpiewał święty Jan Paweł II. Wiemy, że również był poetą, kochani. Można tutaj coś takiego powiedzieć, że znamy też takie właśnie różne zwrotki, które na poczekaniu wymyślał. Jedna ze zwrotek brzmiała tak. A my se to śpiewamy gromy i zimą, i wiosną. My się nic nie zmieniamy i nie starzejemy i do dziecka rosną. Dokładnie, kochani. Oj, maluszki, maluszki. A z serii właśnie dedykacji, tą pastorałeczkę chcieliśmy zadedykować naszej wieloletniej fance Agusi Sroczyńskiej z Tucholi, która tutaj przyjechała do nas z tak daleka. Bardzo ci dziękujemy. Witaj. Witaj, witaj. I jej rodzice też witaj. Oczywiście rodzina. Buziaczki. A my teraz na takich typowych zbiorcokach. Malutki.
A i teraz przeniesiemy się do Krakowa. Z Krakowa pochodzą nasi muzycy, m.in. perkusista Mirekady i Piotrek Kalicki. Piotrusiewi w tym tygodniu, Piotrusiewi Kalickiemu w tym tygodniu urodził się panu Trifranuś, trzecie dzieje cioteczka. Trzymamy kciuki za Franka. Moi drodzy, oczywiście w Krakowie powstał 1700 któryś tam rok, Jan Żabczyc zrobił pierwszy taki zbiór kolęd i pastorałek, w którym to zwierzę właśnie znalazła się taka kolędziołka, jak przywierzyli do Betlejem pasterzy, moi drodzy. Także teraz wspólnie razem zaświadamy gromkie brawa również za tego dżentelmena, czyli dla Zbyszka, który zagra na gajdach. Tu są gajdy, mili, ciekawy instrumencik. Uwaga, lecimy.
Wigilię i z okolic. Kłaniamy się nisko. Kochani, zespół Balet Orkiestra. Bardzo serdecznie dziękuję za ten występ, za to, że mogliśmy wspólnie kolędować jako zespół na cały głos z okazji 25-lecia Radia Głos. Gdybyście, kochani, jeszcze chcieli więcej takich koncertów, będzie okazja, żeby przy wyjściu z katedry nas wesprzeć. Chłopacy będą mogli stanąć z koszykami, ale też chcielibyśmy zachęcić do tego. Po prawej stronie w katedrze można nabyć płyty zespołu Golec u orkiestry i mamy nadzieję, że ten dzisiejszy wieczór na długo zapadnie w sercu i że takich koncertów, daj Boże, jeszcze z Golec Orkiestrą duchowo łączymy się z Pawłem. Mam nadzieję, będzie, jeżeli zechcecie. Dziękujemy serdecznie naszym wszystkim sponsorom, dzięki którym ten koncert mógł się odbyć, w sposób szczególnie grupie Lotos, która była głównym sponsorem tego koncertu. I wiele, też wiele innych ludzi dobrego serca, którzy nas wspierają w też tej pięknej działalności Radia Głos i Zespołu Muzycznego na cały głos. A teraz o słowo poprosimy księdza biskupa Arkadiusza Okroja. Aż żal stąd będzie wychodzić, słuchajcie, to rzeczywiście był piękny wieczór. Oto był wieczór, oto był koncert, który niewątpliwie dał nam Pan i Bogu niech będą dzięki, bo Jemu tutaj w tej wspaniałej katedrze, którą pewnie wielu musi jeszcze odkryć, Jemu tutaj te dzięki składamy. Pragnę serdecznie podziękować oczywiście wszystkim, którzy współtworzyli to wydarzenie, a więc wspaniałym naszym profesjonalnym artystom. Przede wszystkim tym, którzy wypełnili katedrę, Wam, kochani, nie tylko widzowie, ale pozwólcie, że w Waszym imieniu chcę serdecznie podziękować jubilatom. 25 lat pokazało nam, że to radio nie wydaje byle jakiego głosu. Każde radio wydaje jakiś głos. A to radio wydaje głos bardzo przemyślany. I pozwólcie, jak już jestem przy głosie, trochę o tym głosie, bo tak naprawdę wszystko przemyślano 25 lat temu. Wtedy to wielu ludzi razem z księdzem prałatym Ireneuszem, ale tutaj pewnie trzeba wyróżnić pierwszego biskupa, Jana Bernarda Szlagę, myśleli, jak zaprogramować właśnie naszą rozgłośnię. I jak wiemy, biskup Jan Bernard to wybitny biblista. Uczył nas wszystkich szacunku do słowa, jak on pięknie mówił, z jaką lekkością operował słowem. On odkrywał moc słowa właśnie również i pewnie uczył nas wielu tutaj zgromadzonych. Inspirował się Janem Chrzcicielem. To był jego patron. Jan Chrzciciel nazywany był głosem, a mądry święty Augusty mówił, że głos bez słowa jest bez sensu. Trzeba otworzyć się na słowo. Jan wiedział, na jakie słowo się otworzyć. On wniósł w historię świata słowo wcielone, Jezusa Chrystusa. I jest człowiekiem spełnionym, świętym. Tak naprawdę my wszyscy marzymy o tym, by być takim głosem. Kiedyś wybrzmi. Jesteśmy kilkanaście lat temu i ten głos zniknie, ale chcemy tak żyć, by wnieść to, co jest dobrym, to, co jest tym słowem nadającym sens nam, naszemu życiu i tym, którzy są nam zadani. Kochani, którzy współtworzycie środowisko Radia Głos, po prostu ewangelizujecie. Jesteście głosem, który ma sens. Głosem, który wnosi wiele radości, który wnosi przede wszystkim słowo wcielone do naszych domów. Ludzie naprawdę tego bardzo potrzebują. Dziękujemy Wam, że macie wspaniałych przyjaciół. No, tak się cieszymy z Golec Orkiestry. Słuchajcie, lubimy Was za co? Za to, że jesteście sobą. Za to, że nie wstydzicie się tradycji. Wy się nawet wiary nie wstydzicie. I dzięki temu chyba jakoś taką większą śmiałością przyznajemy się do tego, co jest dziedzictwem, które po prostu otrzymaliśmy od naszych ojców. Bogu niech będą dzięki za to wydarzenie. Jesteśmy dumni z naszych dziewczyn i tam są też panowie oczywiście. A cały głos tutaj
pięknie śpiewali, też ewangelizują, też ich głosy wnoszą wiele radości, ale przede wszystkim te wartości, które od Słowa Wcielonego pochodzą pewnie do wielu domów, do wielu serc. A co na końcu błogosławieństwo, bo taka jest ta funkcja i myślę, że trzeba oddać głos temu, który stworzył to wydarzenie. A więc byśmy byli takim głosem, który ma sens, który otwiera się na tego, który jest Słowem Wcielonym. Niech nam Bóg błogosławi. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bóg zaprasza. No to jeszcze coś na koniec gramy, czy nie? Dziękujemy za piękne słowa. My też oczywiście jubilatom życzymy wszystkiego, co najlepsze, także samych pięknych audycji, wspaniałej muzyki i wszystkiego, co najlepsze dla wszystkich, którzy współtworzą to wspaniałe dzieło, kochani. Jeszcze może taka jedna informacja. Zagramy teraz wspólnie Barkę. Może być? Oczywiście, na koniec. A później zobaczymy, co się wydarzy. Wszystko od Państwa zależy. O, Janeczku. Możemy się chwycić za rączki, możemy wstać, moi drodzy. Nie musimy siedzieć.
jeszcze raz. Galas Orkiestra i na cały głos wspaniały chór. 3-4 bęc! Jeszcze raz. 3-4 bęc! I jeszcze raz. 3-4 bęc! Symfoetnik. Parę lat pracowaliśmy nad tym projektem. Moi drodzy, przepiękna rzecz. Godzina 20. Dwójka, ponad 100 minut muzyki. 100 artystów na scenie. Orkiestra symfoniczna koresponduje z orkiestrą ludową. Jest Piotrek Sługowski, jest Andrzej Lampert, Kuba Badach, Krzysiek Trybunia, Tutka, BDOS. Gerowi Gole z orkiestra jest gospodarzem. Zobaczcie to, bo naprawdę przepiękna rzecz. No i tyle. I tyle. Wszystkiego dobrego. Jeszcze oczywiście nagrywamy też kilka programów telewizyjnych i świątecznych. Można nas też zobaczyć w Wigilię. Sprawdzajcie, szukajcie na fanpage'u Golec Orkiestry, na fanpage'u i na stronie. Jest jeszcze jedna prośba, żeby zrobić wspólne pamiątkowe zdjęcie z chórem, z wszystkimi wykonawcami. Tutaj się ustawimy. Możecie Państwo jeszcze siąść. Zróbmy pamiątkowe zdjęcie. Jest wielka prośba tutaj od chóru, od całej orkiestry, żeby to tutaj teraz wykonać. Chodźmy tutaj z przodu się ustawmy. Ustawmy się z przodu, tutaj, kochani. I oczywiście są płyty goleckie. Tam, idziemy z przodu, idziemy przed scenkę. Cały chór. Uwaga, patrzcie poduszki, bo tu jest kabelki. Oczywiście, kochani, są płyty goleckie z orkiestry. Ja później za 10 minut wyjdę do autografów, do płyt. Także dychniemy parę minut, zrobimy dwa łyczki herbatki i przyjdziemy tutaj pisać autografy. Ustawcie się, przyklejcie, kochani, albo przykucujcie. Idziemy tu z przodu, ustawmy się i zrobimy wspólne pamiątkowe zdjęcie z okazji 25-lecia Radia Głos w tej pięknej świątyni. Naprawdę fantastyczne miejsce. Kochani, Golec Orkiestra dzisiaj rozpoczyna trasę kolędową tutaj w Pelplinie. Jest bardzo dużo tych koncertów, ale kończymy ją za oceanem, bo w Toronto, Detroit i Chicago będziemy w pierwszym weekendzie lutego, czyli na Gromniczno. Trzymajcie kciuki, żebyśmy objechali tą trasę tegoroczną. Uwaga, dam to na boczek. Uwaga, damy to na boczek. Uwaga, to nic. Uwaga. Uwaga, bo tu mamy trochę kabelków. Jasiu, chodź mi te trąby przyszysnąć. Tak musi być. Brawo dla naszego nadwornego technicznego Jasia. Kochani, to są piękny uśmiech oczywiście od ucha do ucha. Tutaj z przodu? Dobrze. Jasiu, zrobi też zdjęcie moim aparatem. Tam z daleka. Tutaj, ale widzicie tutaj kościół? Kochani, patrzymy tutaj na głównego fotografa. Piękny uśmiech. Odliczam. 5,
4, 3, 2, 1. Piękny uśmiech. Jeszcze raz chwileczka, zmiana aparaciku. Uwaga, uśmiech. Kochani, dziękujemy. Mamy piękne zdjęcie. Oczywiście będzie na różnych stronach i portalach. Także wszystkiego dobrego, kochani. Kłaniamy się nisko z Panem Bogiem. Wesołych Świąt. Hej.